Mechanik precyzyjny to zawód o bardzo szerokiej specjalizacji, jednak jego specyfika pozwala na szukanie zatrudnienia głównie w przemyśle ciężkim. Zajmuje się on przede wszystkim wytwarzaniem części maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz wszelkich elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej. Mechanik precyzyjny uruchamia układy automatyki przemysłowej, kontroluje ich pracę i dokonuje regulacji. Diagnozuje on także stan techniczny i wykonuje wszelkie naprawy mechanizmów urządzeń precyzyjnych oraz urządzeń automatyki przemysłowej. Przeciwwskazania zdrowotne to zły wzrok, epilepsja, skłonność do uczuleń na smary i inne substancje chemiczne oraz zmiany reumatyczne stawów rąk. Wykonywanie pracy może być utrudnione przez brak dobrego czucia w palcach i nadmierną potliwość dłoni. Kwalifikacje zdobywa się w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej. Można je poszerzać w 4-letnim technikum mechanicznym oraz podejmując dalszą naukę na uczelni wyższej na kierunkach mechanika precyzyjna i pokrewnych. Fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w dużych zakładach przemysłowych oraz zakładach usługowych branży mechanicznej. Po zdobyciu dodatkowych specjalności, np. tokarz lub optyk, może otworzyć własny warsztat usługowy. Zobaczmy, jak wygląda praca mechanika precyzyjnego. Jeżeli mowa o właśnie zawodzie i stanowisku mechanika precyzyjnego, nie wiem, czy w ogóle możemy mówić o typowym dniu pracy. Każdego dnia na takim stanowisku wykonujemy praktycznie co innego i ten zakres czynności zmienia się z dnia na dzień. Na takim stanowisku można wykonywać czynności od najprostszych właśnie, od nawiercenia otworów, gwintowania tych otworów, następnie przy współpracy z innymi kolegami z naszej firmy poszczególne elementy się obrabia, a następnie wszystko przez właśnie mechaników, ślusarzy jest składane w całość, w cały przyrząd, który jest następnie wysyłany do klienta. Oprócz, wiadomo, różnych podstawowych narzędzi używamy na przykład suwmiarek, mikromierzy, wysokościomierzy. Dawniej wszystkie nasze narzędzia były ręczne, teraz wchodzi coraz więcej elektroniki, nawet zwykła suwmiarka jest już z elektronicznym wyświetlaczem. To znacznie ułatwia pracę, tam można dostrzec nawet setne milimetra, więc zawsze jest to narzędzie dokładniejsze i wygodniejsze. Cały czas również przy naszych stanowiskach pracy dochodzi coś nowego. Ostatnio na przykład dostaliśmy nowe wyposażenie w postaci komputerów. Tam można sprawdzić bardzo szybko rysunek techniczny, złożeniowy całego przyrządu. To również bardzo skraca pracę oraz ją ułatwia. Zawód mechanika precyzyjnego jest bardzo ciekawy. Każdego dnia na tym stanowisku pracy wykonuje się praktycznie coś innego. Również każdy przyrząd, który jest u nas składany, jest zupełnie inny, dzięki czemu nie ma dwóch takich samych dni. Każdy dzień pracy jest zupełnie inny. Największą satysfakcję na tym stanowisku sprawia mi to, jeżeli po kilku miesiącach ciężkiej pracy przy danym przyrządzie w końcu przyrząd jest skończony, gotowy do wysyłki i wtedy, kiedy właśnie klient jest bardzo zadowolony z tego przyrządu, również i my wszyscy jesteśmy również bardzo szczęśliwi.